Cześć! Dzisiaj wyjaśnię wam, dlaczego pani Kamila Gasiuk-Pichowicz jest niewinna, ale zanim to zrobię, powiem wam o co i przez kogo została oskarżona. Według jak zwykle czujnych i spostrzegawczych internautów, pani Kamila Gasiuk-Pichowicz oszukiwała podczas głosowania, które odbyło się 20 maja w Sejmie. Podobno głosowała na dwie ręce, czyli za siebie i za jakiegoś posła. Nikt nikogo nie oskarża bez dowodów, i tutaj również jako dowód jest pokazywane następujące nagranie. Pani Kamila siedziała na miejscu pana Adama Szłapki, ale oddała głos z miejsca, które pierwotnie w cudzysłowie należy do niej. Skoro pana Adama nie było na swoim miejscu, to znaczy, że nie oddał głosu, prawda? No, w wynikach indywidualnych widać, że jednak głosował. Na następnym głosowaniu pani Kamila nagle wyskakuje z miejsca pana Adama Szłapki i oddaje głos na swoim miejscu. Po oddaniu głosu nie kryje swojej radości, że zdążyła zagłosować. Fajnie, że się cieszy, ale kto zagłosował za pana Adama Szłapkę? Później, niby poseł Szłapka podchodzi do pani Kamili i pani Kamila z koleżankami pokazuje mu, żeby zagłosował na miejscu pani Kamili. Po raz kolejny poseł Szłapka i pani Kamila oddali głos. No i to by było na tyle. Na tej podstawie internauci i później, na przykład, portal Niezależna stwierdzili, że pani Kamila głosowała na dwie ręce. Ja to widzę zupełnie inaczej. Według mnie, mimo że nie lubię nowoczesnej, pani Kamila Gasiuk-Pichowicz jest niewinna. Już tłumaczę dlaczego. Początek nagrania. Przed panią Kamilą powinien siedzieć poseł Jakubiak z Kuki 15. No, to nie jest poseł Jakubiak. Według mnie to jest poseł Adam Szłapka, ale to i tak nie ma znaczenia. Zaraz zobaczycie dlaczego. Za panią Kamilą siedzi nie kto inny, jak Ryszard Petru. Ryszard Petru nie siedzi na swoim miejscu, tylko na miejscu pana Adama Szłapki. Nie pytajcie się mnie, dlaczego zamienili się tak miejscami. Podobno to częsta praktyka w Sejmie. W tym miejscu muszę też wyjaśnić, że nieważne, gdzie dany poseł siedzi, najważniejsze jest to, żeby miał przy sobie swoją kartę, którą wkłada do maszyny i głosuje. Może to zrobić przy dowolnej maszynie. Najważniejsza jest karta. Dlatego właśnie posłowie często siadają sobie, gdzie im się podoba. Więc tak. Przed panią Kamilą jest według mnie Adam Szłapka, a za panią Kamilą jest pan Ryszard Petru. I to on jest najważniejszy. No, jak zwykle zresztą. Jak widzimy na nagraniu, pan Petru sobie idzie. W głosowaniu numer 19 oddał przed wyjściem głos tak samo jak pan Adam Szłapka i Kamila Gasiuk-Pichowicz. Jak to możliwe? Przecież na miejscu Adama Szłapki siedział pan Petru, który oddał głos za siebie tak samo jak pani Kamila oddała głos za siebie. No, i tutaj głosowanie za pana Adama się sypie. Poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, według mnie pan Adam jest przed panią Kamilą. Gdyby nagranie było lepszej jakości, to mógłbym to powiedzieć na 100%. No dobra, co dzieje się dalej? Pani Kamila stoi, głosuje na swoim miejscu i przechodzi tam, gdzie wcześniej siedział Petru, czyli na miejsce posła Szłapki. Poszła tam, żeby poplotkować z koleżanką z partii. W głosowaniu 20 głosuje pani Kamila, ale nie głosuje pan Petru. Kolejne głosowanie. Pani Kamila zagadała się z koleżanką i wyskakuje zagłosować w swojej maszynce, w której ma swoją kartę. Udało się, zdążyła oddać głos. Jak widzimy z drugiej kamery, pani Kamila poszła po rozum do głowy, wyjmuje swoją kartę i najwyraźniej wkłada tam kartę Ryszarda Petru. Pan Ryszard albo zostawił ją na stole, albo dał pani Kamili. Lewą ręką wyciąga swoją kartę, a prawą wkłada kartę pana Ryszarda. Głosowanie numer 21. Pani Kamila oddała głos, a Ryszard Petru był nieobecny. Co się dzieje później? Pan Petru idzie zagłosować. Patrzy, że pani Kamila siedzi tam, gdzie on siedział, pyta się, gdzie jest jego karta. Ona mówi, że naprzeciwko. Pan Ryszard podchodzi i oddaje głos, co widać w wynikach indywidualnych z głosowania numer 22. Czy to ma ręce i nogi? Według mnie, tak. Pani Kamila wykazałaby się wybitną głupotą, gdyby głosowała na dwie ręce, wiedząc, że są kamery na sali i wiedząc, że takim zachowaniem zaszkodziłaby sobie i partii. Gdyby to zrobiła, to kropka nowoczesna nie zareagowałaby w ten sposób. Nie zaczęliby jej bronić i grozić pozwami za pomówienie. Wiedząc, że pani Kamila dopuściła się oszustwa, wywaliliby ją z partii. Żadna telewizja o tym nie mówiła, nawet TVP. Ktoś z opozycji dopuścił się oszustwa? W każdym programie informacyjnym na TvP byłoby o tym głośno. Tymczasem co? Cisza. Sami ocencie, która wersja jest prawdziwa, ale według mnie moja wersja jest bardziej prawdopodobna. Nie jestem fanem ani PIS-u, ani dzisiejszej opozycji, więc jeśli myślicie, że robię to dlatego, bo popieram nowoczesną, to obejrzyjcie sobie inne moje nagrania na tym kanale. Zmienicie zdanie. Ja chciałem po prostu pokazać, że bez twardych dowodów nie można kogoś od tak sobie oskarżyć. Według mnie nagranie, które opisuje oszustwo pani Kamili zostało w taki sposób zmontowane i tyle. W opisie pod nagraniem umieściłem dla Was wszystkie źródła. Jeśli chcecie, to obejrzyjcie je i sami ocencie, co jest bardziej prawdopodobne. Możecie mi w komentarzach pod tym nagraniem napisać, do jakich wniosków doszliście. I to tyle. Jeśli chcecie, to zostawcie lajka, udostępnijcie ten materiał na Facebooku, subskrybujcie i do usłyszenia wkrótce.